czym była odsiecz wiedeńska? Odsiecz wiedeńska, no to tutaj jedno z najważniejszych bitew w ogóle w historii świata. Polacy pomogli tak naprawdę Austriakom. Pokonali po prostu Turków. Czym są kuchenne rewolucje? Program Magdy Gessler. Tak jest. O czym? Kuchennych rewolucjach. Robi wielką przemianę w życiu ludzi, którzy nie potrafią prowadzić restauracji. Tak jest. Odsiecz wiedeńska. Też takie historyczne pytanie. Pewnie nie wojna jakaś, ani nie bitwa. Czy jednak? Kto dowodził tam? To był taki polski znany król i miał na imię Jan. Jan Sobieski. Coś o nim powiesz ciekawego? Że ma dobrą wódkę. A kto Polakami może dowodził? Taki znany polski król. Wiem, no to był ten... No, zgaduję. Kazimierz Odnowiciel. Co ona tam robi w tym programie? Rzuca talerzami. A dlaczego? Rzuca jedzeniem. Się wkurza, że coś jej nie pasuje. Trochę ma problem chyba z wagą. Ma fajne loczki. Loczki są makaroniki takie. Makaroniki, tak. Makaroniki. Łokietek pewnie. Nie? No jeszcze go nie wykorzystałem. To ile ich tam było, k***a? No, Chrobry, jakiś Mickiewicz, Mieszko, Odnowiciel, Królem Łokietek. Był. Jan, trzeci. Wielki? Mały? Krzywą. Nie wiem. Miał na imię Jan. Jan Chrzciciel. Kto powiedział? Kości zostały rzucone. No Cezar. To jest jakby jedno z jego najpopularniejszych wypowiedzi. Kto powiedział? Pić, jeść, spać. Tamagotchi, tak? To jest ta piosenka. Kogo? No to tak u Hemingway. Tak. Tak? Tak. A kto powiedział? Kości zostały rzucone. Nie wiem, w Grze o Tron może takie coś padło. Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać. Kto powiedział, kości zostały rzucone? Hamlet? No. Na i... Juliusz czy Julian, jakoś tak. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Albo Szekspir. Nie wiem, ktoś sławny. Na przykład jak? Platon. Ktoś troszeczkę wcześniej. Wcześniej? Aha. To pewnie jakiś Arystoteles. Pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać. Kości zostały rzucone. Jak myślisz? Może ktoś z Krzyżaków? Wiesz, może... To jakiś popkultura, jakiś zespół, tak? Tak. To Daft Punk? Nie.